Czy istnieje jakiś lek, który leczy depresję? Nie. Te leki zmieniają naturalny stan mózgu. W związku z tym powinniśmy się zastanowić, jaki mogą mieć wpływ na osoby je stosujące, szczególnie jeżeli są przyjmowane przez długi czas. To, że przez przypadek mogą wpłynąć na biologiczną nieprawidłowość powodującą depresję, to czysta spekulacja. Nie ma żadnych dowodów popierających taką hipotezę i sam pomysł, żeby dawać ludziom potencjalnie szkodliwe substancje, licząc na to, że przez przypadek okażą się skuteczne, jest dla mnie zadziwiający. Wydaje mi się absolutnie zdumiewające, że ktokolwiek mógł pomyśleć, że to jest rozsądne usprawiedliwienie dla stosowania leku. Witajcie. Nazywam się Beata Pawlikowska, jestem dziennikarzem, pisarzem i podróżnikiem z Polski. Od kilku lat interesuję się nauką, szczególnie neurobiologią i mikrobiomem, i stąd powstał pomysł stworzenia podcastu. Dzisiaj moim gościem jest dr Joanna Moncrief, psychiatra z University College London. Będziemy rozmawiać o lekach psychiatrycznych i zdrowiu psychicznym i to, co dr Joanna Moncrief ma do powiedzenia o lekach przeciwdepresyjnych, może Was zaskoczyć. Ponieważ, jak się okazuje, nie wiadomo, co wywołuje zaburzenia psychiczne, nie wiemy też, jak dokładnie działają leki przeciwdepresyjne, ani jakie zmiany wywołują w mózgu i w całym organizmie. To było bardzo inspirujące i pouczające spotkanie. Oto moja rozmowa z dr Joanną Moncrief. Dr Joanna Moncrief jest psychiatrą i profesorem na University College London oraz jednym z założycieli Critical Psychiatry Network. Czym jest ta organizacja, wyjaśnimy dzisiaj. Ale zacznijmy od roku 1989, kiedy skończyłaś studia na Uniwersytecie w Newcastle upon Tyne. I to był bardzo interesujący czas, dlatego że wtedy wprowadzono pierwsze antydepresanty z grupy SSRI, które były sprzedawane jako cudowne leki i wszyscy byli nimi zachwyceni. Czy ty też podzielałaś tę radość? Muszę przyznać, że zawsze byłam sceptycznie nastawiona do antydepresantów i zawsze miałam inny pogląd na temat leków, które przepisywaliśmy na problemy ze zdrowiem psychicznym. Więc nie przekonywał mnie cały ten szum wokół nich. Mój niepokój budziły też kampanie reklamowe, niektóre prowadzone przez organizacje medyczne, takie jak kampania walki z depresją, prowadzona w Wielkiej Brytanii. Te kampanie miały na celu przekonanie ludzi, że przyjmowanie leku w celu rozwiązania problemów emocjonalnych jest akceptowalnym, a nawet korzystnym i zalecanym działaniem. I zapewniali, niezgodnie z prawdą, jak teraz wiemy, że antydepresanty nie uzależniają, że nie uzależniają fizycznie ani nie powodują zespołu abstynencyjnego. Zaczynałam wtedy pracę jako bardzo młoda lekarz-psychiatra i ta kampania trwała w czasie, kiedy antydepresanty wchodziły do użytku. Obserwowałam więc początki tej ogromnej eskalacji, jaką widzimy w rozpowszechnieniu problemów ze zdrowiem psychicznym, zwłaszcza depresji w ciągu ostatnich kilku dekad. I widziałam, jak napędza ją marketing przemysłu farmaceutycznego, ale także jak instytucje mu w tym pomagają. Ale pamiętam, że już w 1987 roku były głosy, David Healy pisał o tym, że to nie jest cudowny lek. Więc nie wszyscy zachwycali się antydepresantami i byli psychiatrzy, którzy wiedzieli, że to nie jest jedyna odpowiedź na problemy ze zdrowiem psychicznym. To mental health problems.
David Healy napisał artykuł o hipotezie serotoniny w depresji w 1987 roku, twierdząc, że nie ma na to dowodów. Cały ten pomysł, że antydepresanty działają poprzez odwracanie chemicznych nieprawidłowości w mózgu, nigdy nie został udowodniony. To był naprawdę nieudany i przestarzały paradygmat, który powinien był zostać porzucony, a zamiast tego został przywrócony do życia wraz z pojawieniem się na rynku nowych leków. Zauważył w tym artykule, że w Stanach Zjednoczonych wcześniej stworzono duży projekt finansowany przez NIH, National Institute of Health, państwową organizację, która w latach 80. badała, czy w mózgach osób z depresją występowały jakiekolwiek nieprawidłowości chemiczne i nie znalazła na to żadnych dowodów. Nie było na to wcześniej dowodów, postanowili je więc zebrać i nigdy nie poinformowali, że to się udało. Wydaje się więc dość zabawne, że zajęło nam ponad 25 lat, żeby dojść do wniosków z metaanalizy opublikowanej w piśmie Molecular Psychiatry w lipcu zeszłego roku. Poddano w nim analizie badania na temat teorii nierównowagi chemicznej i wniosek był taki, że nie ma dowodów, które by ją potwierdzały. I byłaś jedną z autorek tego przeglądu. Tak, tak. Nasz przegląd, który został opublikowany w 2022 roku, miał takie same wnioski, do jakich doszedł David Healy w 1987 roku. Od tamtego czasu powstało dużo badań, które musieliśmy przeanalizować z lat 80. i z obecnego wieku, dotyczących wielu aspektów działania serotoniny, które miałyby przemawiać za jej znaczeniem w przypadku depresji. Często powoływano się na to w różnych publikacjach, więc zebraliśmy to wszystko razem i stwierdziliśmy, że żadne z tych badań nie wykazały przekonujących dowodów na nienormalny poziom serotoniny u osób z depresją. My, jako opinia publiczna, czyli osoby, które nie są psychiatrami, nie wiemy, jak psychiatria działa, jak specjaliści rozwiązują problemy związane ze zdrowiem psychicznym. Wierzymy więc w to, co nam się mówi, szczególnie jeżeli wszyscy to powtarzają, na przykład to, że depresja jest spowodowana nierównowagą chemiczną mózgu, czy brakiem serotoniny. I nie zdajemy sobie sprawy, że są inne teorie albo możliwości, i że nierównowaga chemiczna jako powód depresji nie jest jedyną możliwością patrzenia na ten problem. Na czym więc polega biomedyczny model rozumienia depresji? Jest to model rozumienia depresji, jest to, podkreślam, pewna koncepcja, teoria, a nie coś, co zostało udowodnione, według której depresja jest powodowana przez fizyczne zmiany mózgu. Na przykład zmiany w jego biochemii, albo w komórkach nerwowych, albo w połączeniach między nimi, czy w neurogenezie. Jest wiele wersji tej teorii, ale główną myślą za nimi stojącą jest to, że depresja jest spowodowana przez jakiś rodzaj zaburzenia w funkcjonowaniu mózgu i można to naprawić poprzez odpowiednie leczenie. Lek, który będzie dostrajał chemię mózgu i w pewien sposób będzie też stymulował komórki nerwowe celem odwrócenia tego zaburzenia. Jest to pogląd podzielany przez większość lekarzy, którzy przekazują to swoim pacjentom, a jego najpopularniejszą wersją jest ta, mówiąca, że depresja jest spowodowana przez zaburzenia konkretnych neuroprzekaźników. I że te zaburzenia mogą być skorygowane dzięki lekom przeciwdepresyjnym. I w szczególności dotyczy to serotoniny.
Ta teoria była rozpowszechniana przez producentów tych leków, żeby mogli sprzedawać swoje produkty. Ale, tak jak słusznie powiedziałaś, są inne sposoby rozumienia depresji i tego, jak leki mogą działać na kogoś w takim stanie. Chętnie o tym opowiem. Ale najpierw powinnam zaznaczyć, że biomedyczne postrzeganie depresji i jej leczenia jest tak dominujące, że pacjentom może być trudno bo cóż, pacjenci nie są za bardzo świadomi innego spojrzenia na działanie leków przeciwdepresyjnych i tego, czym jest depresja. I dlatego nasze badanie, kiedy zostało opublikowane w lipcu 2022 roku, wywołało tyle komentarzy i było zaskoczeniem dla wielu osób, dlatego że nikt im nigdy o tym nie powiedział. Nikt im nigdy nie zasugerował, że można to postrzegać w inny sposób. Tak więc biomedyczny model rozumienia depresji sugeruje, że to jest choroba mózgu. Jedna z wielu możliwych chorób, takich jak cukrzyca albo zapalenie płuc. To jest choroba mózgu. Tak. Tak, i oczywiście każdy psychiatra powie, że to, co dzieje się w mózgu, nie jest jedynym czynnikiem. Trzeba wziąć też pod uwagę inne, takie jak warunki życiowe, traumatyczne doświadczenia itd. Nikt temu nie zaprzecza, ale mówią też, że depresja w dużej mierze spowodowana jest tym, co dzieje się z mózgiem. I chciałabym tutaj dodać, że kiedy mówimy, że depresja to wynik zaburzeń mózgu, to sprowadzamy tę sytuację do tego, jakby to była choroba somatyczna, taka jak rak płuc, zapalenie płuc albo choroba wątroby. We wszystkich tych przypadkach występuje problem z daną częścią ciała. I jeśli jej nie wyleczysz, to inne działania nie mają sensu. W związku z tym, kiedy ktoś mówi, że przyczyną choroby jest coś istniejącego w ciele lub w mózgu, to sugeruje, że należy to rozpatrywać w czysto biologicznym kontekście. A to sugeruje też, że nie można sobie z tym poradzić samodzielnie. Trzeba iść do lekarza, a lekarz musi przepisać na to lek. Tak jest. Staje się to czymś, z czym trzeba iść do lekarza specjalisty, a ty, jako zwykły człowiek, z całą pewnością nie będziesz w stanie sobie z tym poradzić. No tak, bo przecież nie możemy sami wyleczyć naszego serca albo nerek. To jak moglibyśmy sobie wyleczyć mózg? Potrzebujemy pomocy, potrzebujemy lekarstwa, a przecież na wszystko jest jakieś lekarstwo. Tak. Potrzebna jest jakaś medyczna interwencja oddziałująca na mózg. Mogłyby to być na przykład elektrowstrząsy, w każdym razie coś, co zmieni stan mózgu. Zanim porozmawiamy o antydepresantach, zatrzymajmy się na chwilę przy tym, jak inaczej można postrzegać depresję, poza tym podejściem biomedycznym. Może najpierw opowiem o tym, jak działają leki przeciwdepresyjne, dlatego że z tego można łatwo przejść do sposobów postrzegania depresji i innych problemów psychicznych. To, jak postrzegaliśmy leki stosowane w psychiatrii, było podobne do tego, jak obecnie postrzegamy alkohol albo benzodiazepiny. Rozumiemy, że wpływają na umysł i zmieniają świadomość. So we recognize that these drugs
mogą na pewien czas przesłonić albo zastąpić odczuwane emocje. W języku angielskim, nie wiem, czy tak samo jest po polsku, mówimy o tym, że ktoś topi swoje troski w alkoholu, co oznacza, że efekty stosowania alkoholu mogą na chwilę zlikwidować uczucie smutku. Taki sposób myślenia o leku stał się bardzo popularny w latach 80., kiedy okazało się, że wiele osób, którym przepisywano benzodiazepiny na stany lękowe, nerwice i wiele innych problemów, stwierdziło fizyczną zależność od tych leków. To był bardzo duży problem. Wiele osób nie mogło ich odstawić, a niektórzy po odstawieniu mieli długotrwałe, nieprzemijające objawy. I stało się też jasne, że przepisywano te leki bardzo nierozważnie, na wiele różnych osobistych i społecznych problemów, którymi powinno się zająć w inny sposób. I zapomnieliśmy o tym, że kiedyś tak używano leków psychiatrycznych, ale antydepresanty, pomimo że nie są takie same, są innym rodzajem leku, też mają wpływ i zmieniają normalny stan mózgu, przez co zmieniają normalne funkcjonowanie psychiczne danej osoby, jej uczucia i odczucia. I to działanie, tak jak działanie benzodiazepin czy alkoholu, nakłada się chwilowo na odczuwane emocje. Działanie leków przeciwdepresyjnych jest delikatniejsze niż alkoholu czy benzodiazepin, chociaż antydepresanty też różnią się między sobą. Ale wydaje się, że ich właściwością jest wywołanie stanu stępienia emocji, czy zmniejszenia ich intensywności, zarówno tych dobrych, jak i złych. I kiedy nakładasz ten stan stępienia emocjonalnego na stan depresyjny, to można odnieść wrażenie, że intensywność depresji zmalała. Tak więc, moim zdaniem, kiedy ludzie biorą antydepresanty na depresję, one lekko zmieniają stan umysłu, co uniemożliwia odczuwanie głębszych emocji albo odwraca chwilowo od nich uwagę. Bo dobrze wiemy o istnieniu silnego efektu placebo, który ma duże znaczenie w przypadku depresji i który został wielokrotnie udokumentowany w badaniach. Tak więc moim zdaniem to się właśnie dzieje, kiedy ludzie biorą leki przeciwdepresyjne i jest to inny sposób patrzenia na tę sprawę, zupełnie różny od tego, co przemysł farmaceutyczny wmawiał nam od lat 90., twierdząc, że leki miały ponoć naprawiać jakąś nieprawidłowość w funkcjonowaniu mózgu. To są tylko główne punkty. Myślę, że przed rozgłosem wywołanym przez przemysł farmaceutyczny w latach 90. ludzie niechętnie stosowali leki do radzenia sobie z problemami emocjonalnymi i rozumieli, że leki zmieniają normalny stan umysłu i niczego nie rozwiązują. Myślę więc, że w tamtych czasach ludzie rozumieli, że problemy emocjonalne to, i wiemy to z badań przeprowadzanych po to, żeby dowiedzieć się, jak można przekonać ludzi do zmiany zdania. Wiemy z tych badań, że ludzie uważali depresję za emocjonalną reakcję na to, co dzieje się w życiu, szczególnie bezrobocie, rozwód czy problemy z mieszkaniem. I że znaczenie ma też to, co zdarzyło się w przeszłości. Jest dużo badań potwierdzających, że jeżeli ktoś miał trudne dzieciństwo, doświadczył traumy albo wykorzystywania jako dziecko, to jest bardziej prawdopodobne, że dostanie depresji w późniejszym życiu.
Myślę więc, że innym sposobem patrzenia na depresję może być postrzeganie jej jako emocjonalnej reakcji na to, co nas otaczało i otacza. A to pokazuje, że są inne sposoby, jak można pomóc sobie i innym, że nie ma sensu dostrajać mózgu. Żeby poczuć się lepiej i poprawić swój nastrój, trzeba zmienić to, co dzieje się dookoła ciebie. Z tego, co mówisz, wynika, że depresja jest częścią życia. Depresja to cierpienie, a cierpienie, jak każdy rodzaj bólu, wskazuje nam, że coś jest nie tak i że potrzebne jest podjęcie działania. Czy powiedziałabyś więc, że depresja jest bólem duszy albo umysłu, a nie mózgu? Jak najbardziej tak. Depresja jest jak barometr. Pokazuje, że coś dzieje się nie tak w twoim życiu. Wszystkie nasze emocje to reakcje na to, co dzieje się dookoła. A zdolność do odczuwania emocji to część naszej inteligencji. Częścią bycia inteligentną istotą jest umiejętność reagowania na to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Ocenianie zdarzeń jako dobre albo złe, naszych pragnień i celów. Depresja często pojawia się przy okazji doświadczenia straty, kiedy tracisz coś, co było dla ciebie ważne, co dawało ci przyjemność i szczęście, czyli takich zdarzeń jak strata partnera albo pracy. Pojawia się też, kiedy w życiu zdarzają się sytuacje, które stoją w sprzeczności z twoimi celami, pragnieniami i wartościami. Tak więc to jest wynik sytuacji, w której tracisz nadzieję, kiedy czujesz się bezradny, jest ci źle, czujesz, że utknąłeś. A depresja mówi, to miejsce nie jest dla ciebie dobre. Musisz zrobić coś, żeby to zmienić. Dopiero wtedy poczujesz się lepiej. Tak, myślę, że to ważne, żeby zdać sobie z tego sprawę. Każdy jest inny. Niektórzy bardziej odczuwają intensywne stany emocjonalne. Tak więc depresja w przypadku niektórych osób może być bardzo poważna i trudno się z niej wydostać. I to, co mówię, wcale nie stoi z tym w sprzeczności. To prawda, że niektórzy ludzie mogą znaleźć się w bardzo ciężkim stanie depresyjnym i mogą nie być w stanie się z niego wydostać, żeby zmienić to, do zmiany czego depresja ich przymusza. Mogą mieć problem ze zidentyfikowaniem powodu swojej depresji, zrozumieniem, co się dzieje, co jest źle. Nie zawsze łatwo jest wskazać źródło problemu. W taki właśnie sposób pomagamy osobom z depresją. Możemy pomóc w procesie zrozumienia, z czego wynika ich stan, a potem w jaki sposób mogą próbować to zmienić. I tutaj pojawia się też przestrzeń na używanie leków przeciwdepresyjnych. Skoro, jak powiedziałaś, są to substancje zmieniające stan umysłu, czyli to są substancje psychoaktywne, tak jak alkohol,
To przyjmowanie ich w małych ilościach przez krótki czas może być pomocne w wydostaniu się z tego stanu beznadziei, w którym nie jest się w stanie podjąć jakiegokolwiek działania ani jasno myśleć. Cóż, chyba nie mogę się z Tobą zgodzić, bo nie uważam, żeby leki przeciwdepresyjne mogły pomóc wydostać się ze stanu beznadziei. Ich działanie polega na stępieniu odczuwania emocji. Niektórzy mogą chcieć nic nie czuć. Ale nie wiem, myślę, że są też ludzie, którzy by tego nie chcieli. I wydaje mi się, że lepiej jest czuć, dlatego że potrzebujemy odczuwać emocje po to, żeby je przepracować i nauczyć się, jak sobie z nimi radzić. Stępienie odczuwania emocji może też oznaczać, że nie zajmiemy się tym, co wymaga podjęcia działania. Nie jestem przeciwko stosowaniu leków. Myślę, że jeżeli ktoś ma problemy ze snem, albo odczuwa bardzo silny niepokój, albo pobudzenie, krótkotrwale można użyć niektórych leków uspokajających. Ale nie jestem przekonana, że leki przeciwdepresyjne odgrywają tu ważną rolę. I martwi mnie towarzyszący im komunikat mówiący o tym, że to jest substancja, która może poprawić samopoczucie, dlatego że moim zdaniem to po prostu nie jest prawda. Nagrałam film o depresji i historii antydepresantów i jedną z najbardziej kontrowersyjnych rzeczy, które powiedziałam, było to, że badania naukowe potwierdzają, że leki przeciwdepresyjne nie leczą depresji. Bo one tak są reklamowane w Polsce. I mówi się, że leczą depresję, że leczą chorobę, którą nazywamy depresją. Co znaczy, że jeżeli weźmiesz leki przeciwdepresyjne, to będziesz wyleczony z depresji. Czy są na to naukowe dowody? Moja pierwsza książka miała tytuł Mit chemicznego lekarstwa. Dlatego, że uważam, że taka koncepcja to mit i nie istnieją żadne dowody naukowe na jej poparcie. Tak więc znaczenie naszego artykułu dotyczącego serotoniny było takie, że serotoninowa teoria depresji jest jedną z głównych teorii usiłujących wyjaśnić biologiczne podstawy depresji. Zebraliśmy bardzo dużo materiałów. Od lat 70. ludzie badają rolę serotoniny w depresji i mimo, że minęło wiele lat, wciąż nie ma dowodów na to, że serotonina jest powiązana z depresją. Jest dużo innych teorii na temat tego, jakie są biologiczne czynniki powodujące depresję, ale one też nie zostały potwierdzone. W związku z tym nie wiemy, jakie są biologiczne podstawy depresji. Nie mamy leków, które oddziaływałyby na te biologiczne podstawy, więc nie możemy powiedzieć, że leczymy depresję. Nie wiemy, na czym polega to zaburzenie mózgu. A jednak stosujemy leki, które zmieniają stan mózgu. Te leki zmieniają naturalny stan mózgu. W związku z tym powinniśmy się zastanowić, jaki mogą mieć wpływ na osoby je stosujące, szczególnie jeżeli są przyjmowane przez długi czas. Dwa pytania. Zgodnie z Twoją wiedzą, a jesteś praktykującym psychiatrą, czy istnieje jakiś lek, który leczy depresję? Nie. Nie ma leku, który leczy depresję i nie wiemy, czym jest depresja. Nie wiemy, czy jest jakiś stan mózgu charakterystyczny dla depresji. Słyszałam wypowiedź psychiatry, który mówił, że mechanizm działania leków przeciwdepresyjnych polega na tym, że zalewamy mózg substancjami chemicznymi, co wywołuje w nim pewne zmiany, ale nie wiemy, jakiego rodzaju to są zmiany, ani gdzie zachodzą. Tak więc przez przypadek powodujemy pewną reakcję. Czy to prawda? Kiedy dajemy ludziom leki na depresję albo cokolwiek innego, leki psychiatryczne zmieniają mózg. Mają wpływ na działanie mózgu.
Ale to powinno nas martwić. To, że nie wiemy, w jaki dokładnie sposób wpływają na mózg, powinno nas martwić. A to, że przez przypadek mogą wpłynąć na biologiczną nieprawidłowość powodującą depresję, to czysta spekulacja. Nie ma żadnych dowodów popierających taką hipotezę. I sam pomysł, żeby dawać ludziom potencjalnie szkodliwe substancje, licząc na to, że przez przypadek okażą się skuteczne, jest dla mnie zadziwiający. Wydaje mi się absolutnie zdumiewające, że ktokolwiek mógł pomyśleć, że to jest rozsądne usprawiedliwienie dla stosowania leku. Te leki były badane krótkoterminowo, zanim zaczęto je przepisywać, ale nigdy długoterminowo, prawda? Tak. Warto powiedzieć o tym, jak one były badane, dlatego że szczególnie po publikacji naszego przeglądu pojawiły się głosy mówiące, że antydepresanty nie są używane w oparciu o mechanizm ich działania i głosy przyznające, że nie wiemy, jak działają leki, ale wiemy, że działają. Te dowody, na które ludzie się powołują, to głównie badania krótkoterminowe, badania kliniczne, porównujące lek przeciwdepresyjny z tabletką placebo i wykazujące bardzo małą różnicę w poziomie poprawy między tymi dwoma lekami. Zdecydowana większość poprawy ma miejsce u osób przyjmujących placebo, jak również u osób przyjmujących leki przeciwdepresyjne, a jeśli weźmie się pod uwagę wszystkie badania razem, poprawa u osób przyjmujących leki przeciwdepresyjne jest nieco lepsza. Ale różnica jest tak mała, że prawdopodobnie nieistotna klinicznie. Prawdopodobnie nikomu nie robi to żadnej różnicy. Podejmowano różne próby, żeby dowiedzieć się, jaka różnica miałaby znaczenie kliniczne. Wszystkie wychodzą znacznie powyżej poziomu różnicy między lekiem przeciwdepresyjnym a placebo. A druga kwestia, jak powiedziałaś, inną ważną kwestią jest to, że te badania są w większości bardzo krótkoterminowe i obejmują osoby przyjmujące leki przeciwdepresyjne przez zwykle około 8 tygodni, czasem prawie 12 tygodni, ale rzadko dłużej. I oczywiście wiemy, że wiele osób bierze antydepresanty przez miesiące i lata. Ale chciałabym też powiedzieć, że ta bardzo mała różnica między lekami przeciwdepresyjnymi a placebo niekoniecznie jest różnicą farmakologiczną. Równie dobrze może to być część efektu placebo, co moglibyśmy nazwać wzmocnionym efektem placebo, dlatego że osoby przyjmujące aktywne leki, aktywne antydepresanty, w tych badaniach często są w stanie się zorientować, że otrzymali substancję czynną, a nie placebo, dlatego że doświadczają pewnych skutków ubocznych, takich jak suchość w ustach albo lekkie mdłości, albo dlatego, że czują się trochę inaczej, dlatego że te leki działają na mózg. I wiemy, że to, co ludzie myślą, że zażywają, ma duży wpływ na to, jak to na nich działa. Jak wykazały badania bardzo wyraźnie, ludzie, którzy przypuszczają, że biorą leki przeciwdepresyjne, niezależnie od tego, czy je dostają, czy nie, radzą sobie znacznie lepiej niż ludzie, którzy przypuszczają, że nie biorą antydepresantów. Jest więc bardzo możliwe, że ta niewielka różnica, którą widzimy między antydepresantami a placebo, jest w rzeczywistości tylko wzmocnioną odpowiedzią na placebo u osób przyjmujących leki przeciwdepresyjne. Wspomniałaś o benzodiazepinach przepisywanych w latach 60. i pamiętam, że użyłaś wyrażenia na prawo i lewo. Tak je wtedy przepisywano. I wydaje się, że teraz to, co zaczynamy rozumieć na temat antydepresantów, jest dość podobne do tego, co odkryliśmy na temat benzodiazepin, dlatego że kiedy były przepisywane, nikt nie wiedział, że uzależniają i że mogą mieć szkodliwe długoterminowe skutki. I to jest to, co teraz odkrywamy na temat antydepresantów. Czy możesz nam powiedzieć więcej na ten temat?
Tak, oczywiście. Tak więc benzodiazepiny były lekami wprowadzonymi w latach 60. XX wieku jako nieuzależniająca alternatywa dla barbituranów, które były wtedy najczęściej stosowanym rodzajem leków na problemy ze zdrowiem psychicznym. I stało się wtedy jasne, że barbiturany są bardzo uzależniające i bardzo niebezpieczne. Tak więc przestawiono ludzi na benzodiazepiny i powiedziano im, że są znacznie bezpieczniejsze i że nie uzależniają. Pod koniec lat 70., a już na pewno w latach 80., stało się jasne, że to nieprawda i że benzodiazepiny rzeczywiście uzależniają. Nie są tak niebezpieczne i toksyczne jak barbiturany, ale z całą pewnością są uzależniające. Inną rzeczą, którą zauważono w latach 80. było to, że niektórzy mieli poważne problemy z odstawieniem tych tabletek i czasami mieli uporczywe objawy, nawet długo po tym, jak przestali je brać. To były uporczywe objawy wskazujące na pewne skutki neurologiczne, dlatego że często objawy te obejmowały niepokój, ale także szum albo dzwonienie w uszach, zespół niespokojnych nóg, drgawki i tym podobne. Wygląda więc na to, że historia powtórzyła się jeszcze raz z lekami przeciwdepresyjnymi, które też były sprzedawane i szeroko promowane przez organizacje medyczne jako nieuzależniające. A teraz okazuje się, że faktycznie ludzie wykazują objawy fizycznej zależności. Różnica jest taka, że antydepresantami nie możesz się odurzyć. I zażywanie nie powoduje takich przyjemnych odczuć, jak w przypadku benzodiazepin u niektórych osób. Tak więc benzodiazepiny przeszły na stronę narkotyków rekreacyjnych, a leki przeciwdepresyjne tego nie zrobiły, ponieważ po prostu nie są tak przyjemne. Ale to nie oznacza, że nie powodują fizycznego zespołu odstawienia, który został już rozpoznany i jest podobny do benzodiazepin. Mogą być bardzo trudne do odstawienia, a objawy odstawienia mogą trwać długo. Taka jest różnica między uzależnieniem a zależnością fizyczną. I w Polsce powszechnie mówi się i powtarza, że leki przeciwdepresyjne nie uzależniają, ale nikt nie dodaje, że wywołują fizyczną zależność. Czy możesz wyjaśnić, czym jest fizyczna zależność? Fizyczna zależność występuje wtedy, kiedy organizm przyzwyczaja się do leku. Więc kiedy odstawiasz lek, adaptacje dokonane przez organizm zostają w pewnym sensie wyeksponowane. Nie są już równoważone przez obecność leku i to właśnie powoduje objawy odstawienia. I często są one jakby przeciwieństwem działania leku. Więc jeśli masz lek, który działa uspokajająco i sprawia, że zasypiasz, objawy odstawienia będą takie, że nie będziesz mógł spać. Ale nie zawsze tak jest. I czasami objawy odstawienia są dość wyjątkowe i nieprzewidywalne. Jest więc niewątpliwie prawdą, że leki przeciwdepresyjne powodują fizyczne objawy odstawienia. Uzależnienie jest czasami definiowane jako stan, w którym ludzie pragną danej substancji, czerpią z niej przyjemność i dążą do jej zdobycia, a więc podejmują działania związane z poszukiwaniem narkotyku. Ale myślę, że mylące jest to, że dla ogółu społeczeństwa uzależnienie i zależność fizyczna oznaczają to samo. I większość ludzi rozumie, że substancja uzależniająca to jest coś, co powoduje fizyczny zespół odstawienia. I jest czymś, bez czego nie możesz żyć. Nie możesz przestać ich brać, dlatego że to jest tak trudne. Więc w tym zakresie powiedziałabym, że leki przeciwdepresyjne uzależniają. A przynajmniej myślę, że rozpowszechnianie informacji, że nie uzależniają, bez wyjaśnienia, że powodują syndrom fizycznej zależności, jest bardzo mylące. A więc jakie zmiany antydepresanty powodują w ciele i w mózgu? Krótka odpowiedź jest taka, że nie wiemy. Krótkotrwale mają zwiększyć poziom serotoniny w synapsach, czyli połączeniach między dwiema komórkami nerwowymi i w teorii sprawia to, że przesyłanie informacji między nimi jest szybsze i bardziej efektywne.
And that in theory makes the messages that those nerves transmit happen more quickly and more efficiently. Tak naprawdę nie wiemy, jaka jest funkcja serotoniny w organizmie. Nie wiemy o tym zbyt wiele. Prawdopodobnie najbardziej przekonującym wnioskiem jest to, że jest ona w jakiś sposób zaangażowana w funkcje seksualne. Jest zaangażowana w hamowanie funkcji seksualnych. Więc aktywacja i nasilenie działania serotoniny generalnie hamuje zdolność do odczuwania przyjemności seksualnej i odczuwania seksualności. Poza tym serotonina jest prawdopodobnie zaangażowana w większość funkcji organizmu i prawdopodobnie także w wiele funkcji umysłowych. Ale tak naprawdę nie wiemy zbyt wiele i nie byliśmy w stanie odróżnić jej roli od roli wszystkich innych substancji chemicznych, które istnieją w mózgu. Czy to oznacza, że jeśli lek zmienia ilość serotoniny w mózgu i w organizmie, a w jelitach przecież też jest dużo serotoniny, to powoduje zmiany wszędzie tam, gdzie jest serotonina? Może wpływać na każdy narząd w ciele, w tym na mózg? Tak. Tak, oczywiście. Taki lek będzie działał na wszystkie obszary, w których występuje serotonina. A te leki prawdopodobnie wpływają również na inne układy, chociaż zostały zaprojektowane lub wiele z nich zostało zaprojektowanych tak, żeby celować w serotoninę. Ale nic nie jest ukierunkowane wyłącznie na ten czy inny system. Ważne jest też to, że chociaż zostały zaprojektowane w celu krótkotrwałego zwiększenia poziomu serotoniny, na dłuższą metę istnieją pewne oznaki, że mogą faktycznie zmniejszać poziom serotoniny. Tak więc badania osocza krwi, ale także badania metabolitów serotoniny wydają się wskazywać, że osoby stosujące leki przeciwdepresyjne przez długi czas faktycznie mają niższy poziom serotoniny niż osoby, które ich nie stosowały. Czy to znaczy, że leki przeciwdepresyjne mogą spowodować depresję? Cóż, nie możemy tego stwierdzić, ponieważ, jak mówiłam wcześniej, nie wiemy, czy depresja jest powiązana z serotoniną. Ale myślę, że istnieją psychologiczne powody, dla których długotrwałe stosowanie leków przeciwdepresyjnych może czynić ludzi bardziej podatnymi na depresję. A to dlatego, że jeśli ludzie myślą, że ich stan się poprawił dzięki antydepresantom, to uważają, że nie mogą przestać ich brać i że ich potrzebują. Możliwe, że będą bardziej narażeni na negatywne skutki stresów pojawiających się w ich życiu, bo nie wytworzyli mechanizmów obronnych, które pozwoliłyby im poradzić sobie w trudnych sytuacjach. Tak więc myślę, że długotrwałe przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych może powodować większą podatność na depresję psychologicznie. Te substancje mogą też wywołać zmiany w mózgu zwiększające wrażliwość, ale nie wiemy, jak to się dzieje. To może zapytam inaczej. Czy jest możliwe, że leki przeciwdepresyjne wywołują dysforię? Znów muszę powiedzieć, że nie wiadomo, czy jest wywołana przez substancje chemiczne, dlatego że nie wiemy, jakie jest podłoże chemiczne dysforii. Leki przeciwdepresyjne wytwarzają stan emocjonalnego odrętwienia. Wywołują letarg, zmęczenie, znużenie, przyrost masy ciała. Na wiele sposobów mogą wpływać na ludzi, co może prowadzić do dysforii. Po prostu nie badaliśmy tego zbyt dokładnie, nie zwracaliśmy uwagi na to, jak leki przeciwdepresyjne zmieniają stan psychiczny ludzi w krótkim okresie lub w dłuższej perspektywie. To niewiarygodne, że prawie niemożliwe jest znalezienie badania, które rzeczywiście dotyczy tej kwestii. Przez całe dziesięciolecia podawano nam leki zmieniające umysł, nie zadając sobie nawet trudu, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób zmieniają one ludzkie umysły, jak zmieniają nasz stan psychiczny albo aktywność umysłową, nastrój czy zdolności poznawcze. Najbardziej niezwykłą rzeczą, którą mówisz, jest to, że leki przeciwdepresyjne tłumią emocje i mają wpływ na to, czy jesteśmy w stanie radzić sobie z trudnościami życia. Jeżeli odczuwasz mniej, to masz mniej motywacji i jest mniej prawdopodobne, że podejmiesz działanie mające na celu poprawienie stanu twojego życia. Więc przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych może sprawić, że będziesz miał mniej motywacji, żeby rozwiązać życiowe problemy, które były pierwotnym powodem
powodem depresji. Myślę, że to prawda, ale nie uważam, że możemy być tego pewni. Ale myślę, że jest taka możliwość. I są badania pokazujące, że osoby z depresją przyjmujące leki osiągają słabsze wyniki niż te, które leków nie przyjmują. Może to wynika z innych powodów. Mogli mieć cięższą depresję, trudniejsze historie życiowe. Niemniej jednak sugeruje to, że istnieje możliwość, że przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych faktycznie pogorszy prognozę. Moja znajoma bierze leki przeciwdepresyjne od 20 lat, a psychiatra przepisujący te leki powiedział, że nie może ich odstawić, dlatego że jeżeli przestanie je brać, a objawy depresji powrócą i jeżeli znowu zacznie je brać, to leki nie będą działać. Czy to prawda? Nie wiemy tego, ale jak mówiłam, nie jestem przekonana, że leki przeciwdepresyjne w ogóle działają. Jeżeli nie działają za pierwszym razem, to nie oczekiwałabym, że zadziałają za drugim. I oczywiście inną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że kiedy ludzie przestają stosować leki przeciwdepresyjne, często czują się źle. I wiele osób zakłada, że mają nawrót. Ale oczywiście wiele z tego może wynikać z objawów odstawienia. Objawy odstawienia sprawiają, że ludzie odczuwają kruchość emocjonalną. Dlatego, że te leki znieczulają emocje, kiedy je przyjmujesz. I kiedy pacjenci przestają je brać, często doznają czegoś w rodzaju odbicia emocji i czują się emocjonalnie bardzo wrażliwi, na granicy łez. Stają się znacznie bardziej wrażliwi emocjonalnie niż czuli się przez długi czas. I to może być interpretowane jako nawrót podstawowego problemu, podczas gdy w rzeczywistości to jest objaw odstawienia. I to może zostać wykorzystane jako argument, że dopóki brałeś leki przeciwdepresyjne, czułeś się dobrze. Przestałeś je brać, depresja wróciła, więc musisz dalej je zażywać. Jak więc rozpoznać objawy odstawienia i jak je odróżnić od nawrotu depresji? Myślę, że to bardzo skomplikowane. Można odróżnić je w taki sposób, że objawy odstawienia znikają przeważnie po upływie kilku tygodni. Innym sposobem jest to, że mogą być związane z objawami fizycznymi, których wcześniej nie miałeś, albo które są znacznie gorsze niż wcześniej, takie jak zawroty głowy. To częste powikłanie po odstawieniu leków przeciwdepresyjnych. Czasami ludzie czują w głowie wyładowania elektryczne. Występowały też po odstawieniu benzodiazepin, czyli są to towarzyszące objawy fizyczne, które pojawiają się bardzo szybko po zaprzestaniu przyjmowania leku, w zależności od okresu jego półtrwania. To może być nieco później w przypadku innych leków, a czasem u niektórych może wystąpić opóźniona reakcja odstawienia na jakiś lek. Wszystko to jest więc dość skomplikowane. I jeszcze jedno, w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś, kiedy ludziom mówi się, że potrzebują leków przeciwdepresyjnych i nie wolno przestać ich brać, to bardzo boją się je odstawić, mają z tym trudności, są bardzo niespokojni i skłonni do tego, żeby interpretować negatywnie wszystko, co dzieje się po zaprzestaniu przyjmowania leków i mogą myśleć, że popadają w depresję, nawet jeżeli tak się nie dzieje. Albo naprawdę stać się tak przestraszeni i bezbronni, że popadną w depresję. Objawy odstawienia mogą być bardzo poważne i odstawienie leków przeciwdepresyjnych może zająć dużo czasu. Jak to zrobić właściwie? Bo nie można po prostu przestać ich brać, prawda? Tak, to bardzo ważne. I staje się coraz bardziej oczywiste, że niektórym osobom może być naprawdę bardzo trudno odstawić te leki, więc będą potrzebować dużo czasu i będą musieli robić to bardzo, bardzo powoli.
To, co bym proponowała osobom, które chciałyby odstawić leki przeciwdepresyjne, to upewnij się, że jesteś w dobrej sytuacji życiowej, a potem zrób małe zmniejszenie dawki i sprawdź, jak się potem czujesz. Jeżeli dobrze, to znów odrobinę zmniejsz dawkę, a kiedy dojdziesz do małych dawek leku, zmniejszaj je jeszcze bardziej powoli i stopniowo. Dlatego, że jak się okazuje, mniejsze dawki mają proporcjonalnie większy wpływ na organizm ze względu na sposób, w jaki leki są metabolizowane i udostępniane w organizmie. Dlatego ważne jest, żeby końcówkę procesu odstawiania leków robić bardzo powoli i stopniowo. Mówisz, że bardzo powoli, ale co to znaczy w praktyce? Jak długo może trwać odstawianie leków przeciwdepresyjnych? To naprawdę zależy od konkretnej osoby, ale dla niektórych to będzie bardzo powolny proces. Są tacy, którzy będą musieli używać płynnej postaci leku, żeby precyzyjnie odmierzać bardzo małe ilości. Osoby zażywające substancje, których wersja płynna nie jest łatwo dostępna, otwierają kapsułki i liczą te małe kuleczki w kapsułkach i po prostu stopniowo przyjmują coraz mniej tych kuleczek. Czasem to jest bardzo trudne do zrobienia. Niektórzy kupują tabletki, kroją je i ważą. A proces odstawiania może trwać latami. Ale to zależy. U niektórych przebiega to łatwiej, możliwe, że u tych, którzy przyjmowali leki krócej i mogą je odstawić trochę szybciej. Rozumiem. Jak powiedziałam wcześniej, jesteś psychiatrą i masz własnych pacjentów. Jak pomagasz osobom z problemami psychicznymi lub osobom z depresją? Co mówisz? Od czego zaczynasz? Staram się pomóc im zrozumieć, dlaczego mają depresję. Jakie są przyczyny tej depresji? Od tego zawsze zaczynam. I co można zrobić z tymi przyczynami? Co można zmienić? Jakie można podjąć działanie? Może terapia małżeńska, która pomoże w związku? Może wsparcie w pracy albo znalezienie działań społecznych w celu rozwiązania problemu samotności i izolacji? To są najważniejsze sprawy. A czasem myślę, że terapia może pomóc. Nie sądzę, że terapia jest konieczna dla wszystkich, ale myślę, że terapia może być bardzo pomocna dla osób, które nie potrafią dokładnie określić, co wywołało u nich depresję. Terapia może być też pomocna dla ludzi w nauce radzenia sobie z emocjami, zwłaszcza jeżeli w przeszłości byli pod wpływem leków i nie nauczyli się innych sposobów radzenia sobie z emocjami. Ja osobiście mówię pacjentom o możliwości stosowania leków przeciwdepresyjnych, bo czuję się do tego zobowiązana. To dostaje większość osób, ale wyjaśniam swoje poglądy i przedstawiam ogólne spojrzenie na to, jakie jest działanie antydepresantów, a następnie oni sami muszą dokonać wyboru i zdecydować, czy wiedząc o tym, jakie zmiany wywołają leki przeciwdepresyjne, czy wciąż uważają, że byłyby im przydatne, czy nie. Ale myślę, że jedną z głównych rzeczy, które należy zrobić, jest demedykalizacja depresji i wyeliminowanie jej z medycyny, żeby ludzie nie oczekiwali, że istnieje interwencja medyczna, która może naprawić sytuację. Moim zdaniem należy zwiększyć inwestowanie w działania społeczne, żeby istniało większe wsparcie społeczne. To byłoby naprawdę alternatywnym sposobem radzenia sobie z problemami, które próbujemy rozwiązać w sposób medyczny. Tak więc sieć psychiatrii krytycznej jest krytyczna wobec nadużywania leków, tak? Sieć psychiatrii krytycznej to grupa psychiatrów o bardzo różnych poglądach, ale wielu z nas jest w różnym stopniu sceptycznie nastawionych do medycznego nastawienia do problemów ze zdrowiem psychicznym, do tego, że problemy ze zdrowiem psychicznym to choroby mózgu, które można rozumieć w taki sam sposób jak zapalenie płuc albo coś w tym rodzaju.
brain diseases, you know, that can be understood in the same way as you would understand pneumonia or something like that. Więc zgodnie z tym poglądem większość ludzi uważa również, że tak, że nadużywamy leków na tego rodzaju problemy i że powinniśmy szukać alternatywnych sposobów pomocy. Czy twoim zdaniem depresja to choroba czy stan umysłu? Osobiście uważam, że myślenie o depresji jako o chorobie jest bardzo nieprzydatne. Musimy postrzegać ją raczej jako stan umysłu, jako rodzaj emocjonalnej reakcji na okoliczności. Wyobraźmy sobie, że ogląda nas ktoś w stanie depresyjnym. Czy mogłabyś powiedzieć kilka słów nadziei do osób z depresją, które słuchają naszej rozmowy? Sądzę, że to jest słowo nadziei, ale czasami jest to również trudne przesłanie. Ale przesłanie jest takie, że możesz przez to przejść. Ludzie wychodzą z depresji. Ogólnie rzecz biorąc, prawie wszyscy wychodzą z depresji. I są rzeczy, które możesz zrobić, żeby pomóc sobie w tej podróży. Najważniejsze to spróbować określić przyczyny depresji, a potem spróbować się nimi zająć. Ale także do pewnego stopnia trzeba panować nad swoimi emocjami, tak żeby móc przetrwać trudny czas i wyjść z tego zwycięsko. Dziękuję. Dziękuję bardzo, to było bardzo ciekawe. Dziękuję. Dziękuję, Beato.